Dobry wieczór, albo dzień dobry dla niektórych. Już myślałem, że dzisiaj pójdę spać, ale tyle życzliwości od was przypłynęło, że znów siadam do tłumaczeń. Era wodnika. Nigdy tego nie mów, jeśli chcesz przyciągnąć bogactwo. Ja wiem, tu nigdy zaprzeczenie. No tak to jest, czytamy. Moi drodzy, niezbyt dobrze jest pragnąć czegoś, ponieważ to stwarza energię braku tego, czego pragniecie. Myśl pragnąć czegoś stwarza to w waszym doświadczeniu. Ujrzycie tę myśl przejawioną w waszej późniejszej rzeczywistości. Jeśli myślicie sobie pragnę czegoś, to jest to doświadczenie, które u was zaistnieje, doświadczenie pragnienia. Natomiast gdy myślicie mam to, to pojawi się doświadczenie posiadania tego. Słowa i myśli są bardzo ważne. Dlatego więc mówcie wybieram zamiast pragnę albo chcę. Wybranie czegoś jest dużo mocniejszą afirmacją. Niektórym ludziom jest to ciężko przyjąć, bo powstaje u nich odczucie, że wydają rozkazy Stwórcy i Wszechświatowi. Jednak to jest właśnie to, co jest potrzebne dla manifestacji tego, czego sobie życzycie. Powiedzcie Wszechświatowi, co konkretnie wybraliście, poinformujcie go o swoich preferencjach. Jeśli pojawia się myśl, czy wolno nam żądać czegoś od Stwórcy lub Wszechświata? Tak naprawdę nie jest to żądanie, lecz zamówienie. Kierujcie Wszechświatem. On jest naszym narzędziem, abyśmy mogli ponownie odtworzyć siebie w dużo wspanialszej wersji swojej wizji tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Tak więc nie mówcie pragnę, chcę. Zamiast tego wybierzcie zamówienie. Wybieram. Wyraźcie swoją wdzięczność za to, że wasze zamówienie zostaje wykonane. Wdzięczność przyspieszy manifestację. Błogości wszystkim, którzy wspierają i rozpowszechniają tę pracę.